dzisiejszy spektakl za setne przedstawienie i chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Otóż, zwłaszcza Lulu, 100 spektakli minęło i nie wpadliście w rutynę. To jest coś niesamowitego. Ten spektakl dzisiejszy był jak premiera i za to wam bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To już setny spektakl Maple. Z okazji tego małego jubileuszu chciałbym życzyć wam, drodzy koledzy, nieprzerwanej satysfakcji z naszych scenicznych kojarzy, a wam, drodzy widzowie... Wyczęstowali się każdą sceną, każdym kawałkiem tarty i żeby zawsze nas odwiedzali w tym teatrze. Różnych smakowitości w te ciemne, jesienne wieczory. Żeby się świetnie bawili, żeby się odprężyli, zapomnieli o całym świecie i wyszli z czystą głową. I w sumie nie mogę się doczekać po prostu kolejnej setki, czego sobie i chyba nam to wszystkim życzę. Życzę widzom, żeby się super bawili i wzruszyli i byli z nami dzisiaj. Wszystkim artystom oraz widzom życzę wszystkiego dobrego. No, generalnie życzę widzom dużo, dużo zdrowia, świetnego odbioru i żeby ich dłonie rozbolały od pracy. Życzę, żeby tych setnych spektakli było jak najwięcej, żeby już nic nie przeszkodziło teatrom działać, żebyśmy spotykali się jak najczęściej. Ale żeby każdy wieczór spędzony w teatrze był dla nich niesamowitym przeżyciem, taką chwilą, kiedy mogą się po prostu oderwać od swojej codzienności, zapomnieć na swoich troskach, po prostu przeżyć różne piękne rzeczy, uśmiechnąć, wzruszyć i żeby wyjść z tego teatru z takim poczuciem po prostu przeżycia bardzo, bardzo przyjemnego czasu i wartościowego. Spokoju, życzę wam stabilności i żeby wasze życie też wróciło do normy. W związku z naszym setnym przedstawieniem Waitress, spektaklem o wyborach życiowych, o mądrych decyzjach, silnych kobietach i w ogóle o mocy człowieka, jakiej w sobie posiada, życzyłabym wszystkim widzom, żeby żyli na stówę. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że udało nam się zagrać 100 spektakli i liczymy jeszcze na więcej. A jeśli chodzi o aktorów, no cóż, aktorzy, na pewno jesteście szczęśliwi, że setka jest już za nami. Życzę wam kolejnej setki. Trzymam kciuki. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim artystom za ich profesjonalizm, rzetelność, za to, że nie tracą świeżości, co nie jest proste przy graniu 100 spektakli z rzędu, za ich pasję i oddanie. Kochani, z okazji setnego przedstawienia życzę wam kolejnych 100 spektakli, pełnej widowni i dużo, dużo zdrowia. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając iść przez życie, rozkwitaje jak ten kwiat, przy dobrym apetycie, przy ich zdrowiu. 100 lat. 100 lat. 100. Ołowiana woda.